Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, umiłowani tu obecni w czasie tej mszy świętej w Kościele i wszyscy ci, którzy łączycie się z nami poprzez media we wspólnej modlitwie. Ta niedziela druga Wielkiej Nocy, zwana Bożym Miłosierdziem, powoduje nas do tego, abyśmy pochylili się nie tylko nad tym dzisiejszym fragmentem Ewangelii, ale abyśmy również umieli zobaczyć te wydarzenia po zmartwychwstaniu Chrystusa w szerszej perspektywie. Abyśmy zobaczyli również Chrystusa, który zapowiadając swoją śmierć i zmartwychwstanie, przygotowywał cierpliwie swoich uczniów na to wyższe, bliższe ze sobą przebywanie. Tak jak powiedziałem na wstępie, gdy Chrystus umierał na krzyżu, to ci, którzy stali pod krzyżem, wołając z dołu, mówili: zejdź z krzyża, a uwierzymy w Ciebie. Miłość Boga objawiona w osobie Jezusa Chrystusa. I gdyby Bóg, Chrystus, spełnił to wołanie, tę prośbę, zejdź z krzyża, a uwierzymy, zostaliby na tym poziomie, który jakże trudno jest nam przekraczać. Poziomie doczesności, na poziomie zmysłów. Zobaczymy, a uwierzymy. Tomasz powiedział, jak nie zobaczę, to nie uwierzę. Zauważmy, że Chrystus potrzebuje widzieć, doświadczyć tych, których wybrał, najpierw nazywając ich uczniami, a potem wybierając tę garstkę, jakbyśmy mogli powiedzieć, i nazwał ich apostołami, czyli posłanymi, potrzebuje nie tylko ich wiary, ale u podstaw chciałby widzieć ich miłość. To dlatego zwróci się do Piotra nad jeziorem: czy ty mnie miłujesz, Piotrze? Trzykrotnie o to zapyta Piotra. I wiemy, że jak my bardzo pragniemy tej miłości, jak na tym poziomie miłowania jesteśmy też poranieni, jak bardzo na poziomie miłości brakuje nam takiego otwarcia. Można powiedzieć, że dzisiejsza niedziela miłosierdzia to niedziela wzajemnego daru miłości. To niedziela obdarowywania się wzajemnie miłością. I wiemy o tym dobrze, że miłość jest tą, która wychodzi ku, ale również musi być tą, która przyjmuje. Dużo łatwiej jest, naprawdę wiemy o tym dobrze, dawać miłość. Dużo trudniej jest miłość przyjmować, choć za nią tęsknimy. Miłość potrzebuje wzajemności. Tak dzisiaj mówi ta niedziela Miłosierdzia Bożego. Miłość potrzebuje wzajemności, by mogła rozkwitnąć. Nie można zbudować między ludźmi miłości, gdy tylko się udziela siebie drugiemu. O miłość też trzeba poprosić. Miłość trzeba umieć przyjąć. Na miłość, inaczej mówiąc, trzeba się otworzyć. Pamiętam, gdy od 2010 roku byłem dyrektorem w ośrodku wychowawczym dla dziewcząt, to jednym z moich marzeń, i to wspominałem już z wysokości tych kilku stopni w tej parafii, było to, aby w pewnym wieku, najprościej można było określić wieku 18 lat, ale to nie było dobrym wskaźnikiem, ale żeby te dziewczyny gdzieś zagubione w swoim życiu mogły doświadczyć, że do tego ośrodka otrzymują klucz. Że mogą do tego ośrodka wejść, kiedy będą mogły, kiedy będą chciały. To wymagało oczywiście ich dużej odpowiedzialności i naszego zaufania wychowawców. Być może to jest też pewien znak, że żeby mówić o miłości, trzeba wzajemnie sobie dać właśnie taką władzę kluczy. Dzisiaj zauważmy, o tym powie Chrystus, gdy się spotkał z apostołami w Wieczerniku.
Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Mowa jest o władzy kluczy. Ale tu jest o pewnej władzy, pewnej wzajemności. Zobaczmy, komu oddajemy klucz do naszego mieszkania, mówiąc, tu masz klucz, kiedy będziesz chciał, to sobie przyjedź, wchodź do siebie, tak jak do siebie. To jest mieszkanie moje, tobie udostępniam. To duża odpowiedzialność dać komuś klucz do swojego mieszkania. A jednocześnie, jak bardzo czujemy, że tak bliskiej miłości potrzebujemy, takiej wzajemnej. Zobaczmy, jak piękny obraz został namalowany przez świętego Jana w Ewangelii, którą czytaliśmy w Wielkim Tygodniu w poniedziałek. Pan Jezus zaglądał na ucztę, przychodził do Betanii do swoich przyjaciół. I znamy te trzy postaci, Marię, Martę i Łazarza. On tam lubił być. On tam lubił być i przyjmować od nich dar. To nie była kolacja. Ewangeliści mówią, uczta to duże wydarzenie. I on się nie bronił przed tym. Zobaczmy, na tej uczcie był również Judasz i powiedział, gdy Maria pochyliła się do nóg Chrystusa i rozlała olejek nardowy na jego stopy, Jan zapisał słowa Judasza. Po co to było wylewać? Ten olejek wart jest 300 denarów, można rozdać ubogim. A przecież 300 denarów to 300 dniówek. To jakby na to nie patrzeć 10 miesięcy pracy człowieka. A olejek ten zrobiony jest z rośliny, która rośnie w Himalajach, 4000 metrów nad poziomem morza. Wylała olejek na nogi Chrystusa. Gdy się kogoś kocha, to nie ma granic, ileż można mu oddać. Wszystko. Nie można kalkulować, jak Judasz. Może by rozdać, a może by zarobić 30 srebrników. W miłości nie ma kalkulacji, co mi się opłaca. Ja całego siebie chcę oddać drugiej osobie, ale też całą siebie i całego siebie chcę otworzyć na drugą osobę. A to też nie jest proste, bo my jesteśmy też poranieni różnymi niepowodzeniami, również na poziomie miłości. W tych relacjach rodzice-dzieci, dzieci-rodzice, w relacjach mąż-żona, tak wiele jest poranień, z którymi sobie nie umiemy często dać rady. W tak wielu momentach chcielibyśmy o tym powiedzieć, ale boimy się prosić o rozmowę, prosić o otwartość, o zaufanie. A ta niedziela miłosierdzia Bożego jest właśnie Jezu, ufam Tobie. I znów powrócę do tego Bożonarodzeniowego, kiedy Chrystus z obrazu może mówić Mario, Beato, Stanisławie, Krzysztofie, ufam Tobie, dając Ci w Twoje ręce moje dziecko. A dziś i tak jak w niedzielę zmartwychwstania możemy powiedzieć Jezu, ufam Tobie. To ja teraz mogę Ci powiedzieć, całkowicie Ci oddaję się. I budowanie relacji z Chrystusem, tak jak budowanie relacji z drugim człowiekiem, jest trudne. To nie jest proste zdarzenie studenckiego wykładu, które przy umiejętności uczenia się można szybko zdobyć. Miłość jest wymagająca z każdej strony. Zobaczmy, ile jest pięknych obrazów miłości w naszym życiu. Nasz język polski mówi o miłości i zwykle dodajemy określenia tej miłości. Język łaciński jest bogatszy. Polski
to polskie sformułowanie miłość jest na przykład miłością charytatywną, miłością człowieka do ojczyzny, człowieka do człowieka, człowieka do Boga. Zauważmy, jak również taka miłość charytatywna nas mocno gości w naszym życiu. My jesteśmy powołani do służenia drugiemu. To czujemy. Matka pochyla się nad łóżkiem swojego dziecka, gdy budzi go do szkoły. Z uwagą patrzy, czy wszystko, co zostało przygotowane w dniu wczorajszym, odrobione prace, czy kanapka spakowana do tornistra. To jest ta uwaga matczyna. Pochylania się nad również chorym dzieckiem, kiedy tej opieki potrzebuje, tej, kiedy choruje, jest temperatura, ale kiedy być może codzienna jest potrzebna troska, bo nie jest samodzielny w swojej rzeczywistości, w której żyje. To dotyczy rodziców, o których mówimy, że są heroiczni i wspaniali, bo potrafią służyć miłością całkowitą. Ale jest to miłość, która jakby też potrzebuje wzajemności. I nie dlatego, że ileś godzin matka i ojciec poświęcili dziecku i tyleż samo potrzebują ze wzajemnością. Ale dla dobrego rozwoju człowiek musi uczyć się kochać. I zauważmy dalej, ta miłość tej, która rozlewa ten olejek nardowy. Jak ona pięknie i jak powie Jan Ewangelista, woń rozlała się, rozniosła się na cały dom. Jak my potrzebujemy takich czułych chwil, słów. Jak my potrzebujemy do siebie wypowiadanych pięknych słów. Warto przypomnieć książkę Orwella 1984 rok, gdzie tam jest w sposób przejaskrawiony, ale jakże bardzo wymowny, pokazane między innymi, jak powstaje nowomoda, że trzeba uprościć język, że ten język musi być najprostszy, bez żadnych dodatkowych ukwieceń. A przecież człowiek dla rozwoju potrzebuje usłyszeć: jesteś piękna, dziękuję Ci, że jesteś, podobasz mi się. Przecież to są słowa, które po prostu potrzebujemy. Ich nie może zabraknąć w relacji człowiek-człowiek, bo ich nie brakuje w relacji Bóg-człowiek. Czytamy dzienniczek świętej Faustyny. Tam jest dialog. Tam Chrystus zwraca się do niej. Nie rozporządzeniami, nie dyrektywami, ale ciepłym językiem, ciepłym słowem. To budowanie relacji z Bogiem może i jest możliwe, kiedy my budujemy dobre relacje ze sobą. Kiedy w sposób ciepły, wrażliwy umiemy do siebie się odnosić. Próbujmy w tę piękną niedzielę Miłosierdzia Bożego uczyć się daru wzajemnej miłości, który jest bardzo trudnym, ale niesłychanie ważnym dla naszego rozwoju. Próbujmy tam, gdzie Bóg nas stawia, a są to najlepsze miejsca, choćbyśmy szukali innych, lepszych. Te miejsca, w których jesteśmy i ludzi, których Bóg postawił na naszej drodze, to są najlepsi ludzie, bo Bóg wiedział, że oni nam pomogą. Może czasami poprzez niewłaściwość działania coś w nas zaniedbali, ale po to jeszcze, aby bardziej otworzyć nas i powiedzieć: więcej potrzebujemy miłości, bo za mało jej dostałem, dostałam. Niech Bóg Pan, ten, który mówi pokój wam, wlewa w nasze serce nadzieję, żebyśmy umieli budować piękne relacje daru wzajemnej miłości. Amen.